Do wykonania manekina potrzebujemy kombinezon malarski w odpowiednim rozmiarze i srebrną taśmę. Zaczynamy naklejanie od kostek. Możecie zacząć od pięt, ale nam akurat pięty bynajmniej nie są potrzebne, więc małe kawałki taśmy. Nie owijajcie tego dookoła, tylko po prostu małe kawałki taśmy i po kolei dokładnie taśma na taśmę, żeby nam się to nie rozpadło. Kolejną rzeczą, o której musicie pamiętać, to jest pozycja z rozkrokiem, ponieważ maker musi jakoś zrobić wykrój kroku. Jeśli będziecie stali na baczność, no niestety jest problem, więc taki wystarczy. Także nie musicie szerzej i obklejamy. Pamiętajcie o zamku, ja o tym jeszcze za chwileczkę powiem, ale każdy kombinezon ma zamek. Nie zaklejajcie go. Następny etap, ramiona. Weźcie sobie cokolwiek, nie wiem, styl odmiotły po prostu. Cokolwiek, co Wam pomoże utrzymać ramiona w tej pozycji, bo nie wiem, jak długo będziecie kleić, w każdym razie mogą Wam troszeczkę omdleć. I zaczynamy następne klejenie. Trzeba sobie, że tak powiem, dopasować pachę, to na pewno, żeby była dobrze dopasowana, czyli tak niezbyt mocno, bo też żebyście potem mogli ruszać. To możecie sobie naciągnąć, ewentualnie jak macie zbyt krótkie, to nie wiem, ręcznik papierowy dołożyć na samą końcówkę. W każdym bądź razie robimy coś takiego. No i możecie sobie, że tak powiem, zacząć pracę nad ramieniem czy resztą, żeby nam było łatwiej z tego się wydostać. Możecie zaznaczyć, gdzie są łokcie, gdzie są na przykład kolana. To sobie wystarczy wtedy zrobić na przykład kółeczko. Mamy z tyłu na przykład łokieć tu. Mamy łokieć tu. Ewentualnie możecie na przykład zaznaczyć, gdzie macie lędźwie, bo wtedy tam jest miejsce na umieszczenie ogona. I teraz następna rzecz. Nie musicie ciąć całego kombinezonu, żeby się z niego wydostać. W zupełności wystarczy te miejsca, czyli mniej więcej zaznaczacie sobie linię od nadgarstka do łokcia i zaznaczacie miejsca cięcia krzyżykiem, ponieważ będziecie wiedzieli, że dokładnie te miejsca potem po przecięciu Wam się schodzą, sklejacie. My wolimy, jak dostajemy sklejony kombinezon. Większość makerów również prosi o sklejenie miejsc przecięć. Natomiast gdybyście tego nie zrobili, to my wiemy, gdzie sklejać. Robicie dokładnie to samo z kostkami. Możecie, wystarczy Wam dotąd, dlatego że jesteście w stanie stopę wysunąć i robicie również krzyżyki. I to w zupełności wystarczy. W tych miejscach przecinacie i w tamtym miejscu również przecinacie. I to wystarczy, odpinacie zamek i delikatnie się z manekina wyswobadzacie. Tyle. Rysujemy sobie miejsca, gdzie tniemy, rysujemy krzyżyki, żeby potem było wiadome, gdzie musimy sobie połączyć. Więc na rękach zróbcie sobie tutaj, na nogach jest już zrobione, w zupełności wystarczy Wam do kolan z dwóch stron. Przy okazji wcześniej jeszcze można było zaznaczyć kolana, no i łokcie. I to właściwie tyle, żeby mniej więcej było wiadome, gdzie co jest.
możecie opisać kombinezon, że to jest tył, to jest przód. No i właściwie tyle. Teraz tylko trzeba to przeciąć i z siebie ściągnąć. O, i zamek również nam się przydał, czyli mamy rozpięty, nie rozcięty.